Cześć kochani, witamy Was dzisiaj z gościnnego studia A2 Radia Łódź. 99,2 w Łodzi. Zapraszamy do słuchania. No i do oglądania naszej tygodniówki. Tak, słuchajcie, zobaczcie jak ta technika poszła do przodu. Jesteśmy w radiu, a nas widać. Fajna rzecz. Nie? Jeszcze na YouTubie. Tak. Mechanizacja. Tematy tygodnia zostały zdominowane właściwie przez to, co się dzieje na CES-ie w tej chwili w Las Vegas, bo jak wiecie, odbywa się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, odbywają się dosyć duże targi, które skupiają no, całą branżę, nie tylko telekomunikacyjną, ale elektroniczną w ogóle. No tak, bo telefonicznie to tam jakoś strasznie wiele się nie dzieje. Wszyscy czekają na MWC, a CES to taka tylko przygrywka. Są zapowiedzi, bo na przykład Alcatel zapowiedział na CES-ie to, co pokaże na MWC, a pokaże 3 serie smartfonów, 1, 3 i 5. I wspólna cecha, ekran 18:9 ceny. Tak, tak, będą ekrany rzeczywiście długie, także, ale stylistyka została podobna właściwie, nie? No niekoniecznie, bo będzie piątka, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, która będzie miała bardzo fajny design, będzie bardzo zwężona ramka w zasadzie po całym obwodzie i szerszy margines zostanie tylko u góry, trochę nietypowo, ale telefon wygląda naprawdę zacnie. No a pozostałe, no to cóż, standardzik, bo to będą niedrogie konstrukcje. Przypominamy, że z nazwy zniknęło słówko idol. Adam mówi, tak, że są różne, ale zobacz, ta różnica jest wymuszona przez wielkość ekranu. Natomiast jeżeli chodzi o samą stylistykę obudowy, to one właściwie są rozpoznawalne. Przyjęli nową numerację, teraz tą numerację jakby oddaje też pozycjonowanie telefonu. Tak, od jedynki tak, poprzez trójki do piątki. No i z tego, co ja wiem jak dotąd, to na MWC najwięcej poznamy z tej środkowej serii, czyli z tych tańszych średniaków, czyli Alcatele 3. Bo tam będzie 3V, 3X, 3C, o ile mnie pamięć nie zawodzi, i Alcatel 3. Tak było zawsze, że Alcatel rzeczywiście przede wszystkim takie pozycję rozdrabniał jakby urządzenia w tym w środkowym najniższej półce czy środkowej półce. Natomiast jeżeli chodzi o te urządzenia high-endowe, to prawdopodobnie będziemy mieli jasność. No tak, ale tak naprawdę nic nie pokazali. Natomiast kto pokazał telefony? Ale o tym już w zasadzie mówiliśmy tydzień temu. Tak, no pokazało Sony oczywiście. Sony pokazało równolegle. To się zdarza dosyć rzadko. Natomiast telefony Sony, te średniopółkowe, pojawiły się zarówno w Las Vegas na CES-ie, jak i u nas w Polsce w Warszawie. Miałem przyjemność zresztą być na konferencji prasowej zorganizowanej przez polski oddział Sony, wziąć te telefony do ręki. I mimo tego, że one już następnego dnia właściwie miały wchodzić do sprzedaży, to oddział prasowy nadal miał jednak egzemplarze, które nie do końca funkcjonowały, to były po prostu nadal prototypy. Takie presample. Natomiast to, co poszło do sprzedaży, to są oczywiście jak najbardziej smartfony pełnowartościowe. Powiemy, ile kosztują, bo to w sumie tak najbardziej interesujące. Możemy powiedzieć, ile kosztują rzeczywiście, bo to już wiadomo. Znaczy, słuchaj, przede wszystkim chciałbym powiedzieć najpierw, że właściwie tylko dwa z nich wejdą do sprzedaży operatorskiej. To ważne, tak. XA2, traktowana jako ten model w Polsce przynajmniej flagowy w tej kategorii cenowej, czy na tej półce technologicznej, będzie dostępna oczywiście w sprzedaży operatorskiej, również oczywiście na wolnym rynku, ale będzie u operatorów sprzedaż rozpoczyna Play, jeżeli tak, dobrze pamiętam. Pierwszy ma Play, pozostanie telefon jest niestety dosyć drogi. Pamiętasz, ile kosztuje? No ja wiem, czy dosyć. 1499 to jest ta cena wolnorynkowa, czyli taka w sklepach bez umowy. Z tym, że Sony nadal pozostało oczywiście przy tradycyjnych wyświetlaczach. Tak, Full HD. Tylko jeden z tych telefonów, które się pojawiły, słuchaj, ma dwa aparaty fotograficzne. Tak, ale to będzie akurat ten, który będzie tylko w wolnej sprzedaży, tak, czyli XA2 Ultra z 6-calowym ekranem. I z przodu będą aparaty 8 i 16 megapikseli. Natomiast z tyłu będzie 23-megowy aparat z obiektywem 2.0. No i za tego droższego będzie 1899. 1900 zł zapłacić. No tak, no. No ale dobra, to są średniaki w sumie. Zdaje mi się, że wybór polskiego oddziału jest całkiem sensowny, tak, no dlatego że to jest wypośrodkowanie pomiędzy ceną a możliwościami technicznymi telefonu. Jako że są to konstrukcje dosyć podobne, obie bazują na Snapdragonie 630, w obu można rozbudować pamięć, oba mają aparaty całkiem sensowne, bo to są ponad 20-megapikselowe jednostki z matrycami XMOR, także to są te fajne.
Wydaje mi się, że to jest dobra decyzja, że ten droższy rzeczywiście mógłby mieć mniejsze szanse u operatorów na sprzedaż. No zdecydowanie, chociaż no, wszystko drożeje. Flagowce nam podrożały w tym roku, to i średniaki też idą w górę, bo pamiętamy, że konkurencyjny producent to nawet już powyżej 2000 wycenił swojego średniaka. Jest ta dwójka, która jest tańsza troszeczkę. No tak. Ona przy czym no to jest... ale jest 5,5 cala. No 5,5 cala, ale fajny HD całkiem tylko. Wyświetlacz. Są całkiem fajne aparaty, jest wystarczająca pamięć. Jedyna rzecz, która jakby jest gorsza troszeczkę niż u Exa w serii XA2, to jest procesor, tam jest rzeczywiście Mediatek. 6737T. Tak, o ile w XA2 są jednak Snapdragony, tutaj mamy Mediateka. Nie jest to słaby Mediatek, niemniej jednak no, Mediatek. No ale pół biedy, są 3 giga RAM-u, więc jakoś to podejrzewam, że będzie dość przyzwoicie działać. Bateria 3300, także nie jest to też taki najgorszy telefon, a cena no poniżej 1000. Ta, 9, złotówkę 9, mniej, 9, ale no, poniżej nadal 999. Baterie są identyczne, to znaczy 3300 jest zarówno w L2, jak i w XA2, natomiast Ultra ma troszeczkę większą baterię ze względu na większy wyświetlacz. No, czasy pracy będą podobne, no bo... Dokładnie. Bo XA2, przypomnijmy, to jest 5,2 cale, natomiast XA2 Ultra to jest 6 cali. Także tutaj jest ta różnica, która jest kompensowana no większą pojemnością baterii. Mieli więcej miejsca w obudowie, no proste. Tak. To, co się jeszcze wydarzyło w kwestii CES, BlackBerry nowy się pojawił. Nowy, ale nie nowy. No. Był swego czasu, słuchajcie, jeżeli chodzi o model Q1, była taka specjalna edycja Black Edition, to się nazywało, limitowana edycja, która miała troszeczkę lepszą specyfikację, tam była lepsza pamięć, zdaje się, przede wszystkim. No tutaj też jest lepsza, bo jest 4 plus 64. Tutaj mamy identyczną specyfikację. No jak w Blacku. No dokładnie. Tak. Tak jak w Blacku. Także ale lepsza niż w standardowym Kiłanie. Ma troszeczkę inny kolor, wygląda najlepsze, brązowy kolor. Tak. Ta rameczka jest brązowa, także hura, jak ktoś lubi brąz, a dziewczyny lubią brąz, no to... To dziewczyny mogą sobie kupić Kiłana teraz w brązie. Powinien być w Europie. Z tego co wiemy, to już chyba nawet jakoś niedługo. No ale tak naprawdę to jest nadal ten sam Kiłan, którego znamy od ubiegłorocznego MWC. No, taka premiera. Ale, słuchaj, nie uważasz, że na CES-ie jednak wszelkie tematy zdominowały wyświetlacze? Zobacz, no LG tak. Pokazało ogromny telewizor zwijany. Wysuwany, który się zwija rzeczywiście. Tak. Samsung pokazał wielką ścianę, no, 124 cale. LG jeszcze pokazało taki tunel, taki z OLED-u wybudowany. Tak, LG pokazało tunel z OLED-u. Telewizory, ale jest przy tym jeden wyświetlacz, który jest bardziej interesujący dla nas. Co prawda na CES-ie nie było Vivo jako firmy, natomiast była firma Synaptics. No, na stoisku firmy Synaptics można było zobaczyć smartfona Vivo, który ma czytnik odcisku palca w wyświetlaczu, już wbudowany, działający. Działa, pokazywali, że działa. Co prawda tak jak patrzyłem na film, nie wiem, czy mamy podobne wrażenia. Trochę kurczę wolniej działa niż na przykład tradycyjny skaner na pleckach, szczególnie koleżanka, dobry skaner. Koleżanka dziennikarka z jednego z zachodnich serwisów ZDNet-u rzeczywiście próbowała dotykać i troszeczkę dłużej przytrzymywała ten palec na ekranie. Jest taka minimalna zwłoka, no, ale słuchajcie, z drugiej strony eliminujemy taki element, z którym wielu producentów miało problem. Gdzie go umieścić? Z przodu się nie mieści, dajmy go gdzieś z tyłu. Z tyłu mieściliśmy źle, ludzie narzekają, no to dajemy z powrotem na przód. A, przy okazji, słuchaj, a propos tego czytnika linii papilarnych, Sony przełożyło, nie wspomnieliśmy faktycznie o tym przy telefonach. Sony przełożyło na tył, w tej chwili w smartfonach smuteczek. Sony jest ten czytnik tak jak w smartfonach Huawei na przykład, pod tylnym aparatem. Jedna z naszych koleżanek dziennikarek z kolei w Polsce pytała, jaki jest sens tego, bo Sony miały, jak pamiętacie, z boku. Całkiem fajny czytnik odcisku palca, który działał. To był bardzo dobry pomysł. No więc słuchaj, wyjaśniło polskie przedstawicielstwo Sony, dlaczego taki krok. Ja podejrzewam, że to nie do końca jest cała prawda. Bo jest taniej? Nie wiem, czy jest taniej. To jest kwestia konstrukcyjna. Zmiana linii produkcyjnej, zmiana technologii, zmiana projektu kosztuje jednak. No tak, tak? No to także dlaczego? Chyba to odpada. Słuchaj, po pierwsze. Jest tak, że ten czytnik odcisku palca, który był po tej stronie, był fajny dla praworęcznych. No tak. Leworęczni tak fajnie nie mieli.
Druga rzecz, którą Sony tłumaczyło, to jest to, że dzięki temu, że ten czytnik odcisku palca przeszedł na tylną ściankę, umożliwia to odchudzenie bocznej z kolei. No. I kolejna rzecz znowu stwierdzili, że to jest, akurat, to jest akurat nie do końca prawda, bo można by było ten boczny też w ten sposób rozwiązać. Natomiast stwierdzili, że do tej pory w Sony ten przycisk był pasywny, czyli nie wystarczyło przytknąć palec, trzeba było jeszcze wcisnąć. Stwierdzili, że przeniesienie na tył umożliwia zrobienie czytnika aktywnego, czyli takiego, do którego wystarczy przytknąć palec, nie trzeba jeszcze naciskać. To taki trochę słaby argument, taki trochę naciągany, ale ja mam jeszcze inny. Ja tylko powtarzam. Ja mam jeszcze inny. Dla miłośników stylizacji Sony wraca ikoniczny okrągły guziczek na boku. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No, także to jest bardzo fajna rzecz. To był taki znak charakterystyczny Sony przed laty. Teraz znów jest. No fajnie. Jest fajnie, ale to wróciliśmy, słuchajcie, a teraz wracamy znowu szybko do tego Vivo i czytnika Vivo. Czyli, słuchajcie, no tak najważniejsze. Chińczycy zrobili to pierwsi. Firma, która praktycznie u nas w Polsce czy w środkowej Europie jest nieznana, bo Vivo no to głównie Chiny. Tak, Vivo jest u nas nieznane właśnie. To jest duży producent. To nie jest tak, że to jest jakaś malutka chińska firemka, która wyprodukowała coś i wow. To jest bardzo duży producent. Jeden z pierwszej dziesiątki producentów smartfonów na świecie. Także miłośnicy chińskich telefonów w Polsce, nie obrażajcie się na nas, że mówimy, że to jest nieznana marka. Po prostu w Polsce jest stosunkowo przeciętny nieznana. Konsument może jej nie kojarzyć. Słyszy, Vivo, co to za telefon? To jest duża firma. Jest natomiast jedna rzecz, którą zauważył Roland Quandt, to jest taki słynny niemiecki dziennikarz, który był na COSie, nikt nie spytał, co to jest za smartfon. Wszyscy brali do ręki, pokazywali, o, zobaczcie, jakie fajne. No bo to jest efekt wow, ale czy to jest ważne, jaki to jest smartfon? Nie no, i to jest dosyć istotne, dlatego, że to jest kwestia tego, czy to jest model, który już funkcjonuje, na przykład został przerobiony, czy to jest model nowy. No więc on wyśledził, że to jest X20 Plus, która po prostu dostała dodatkowo jeszcze wymienili wyświetlacz. Dokładnie. W związku z tym to jest smartfon, który ma szansę dosyć szybko pojawić się na rynku, dlatego że właściwie konstrukcja już funkcjonuje. No tak, ale coś mi mówi, że wejdzie pod nową nazwą. Tak, no jest pewnie, tak. Tam, to znaczy, wymyślą coś to znaczy, fajnego, dźwięcznego. Roland stwierdził, że to jest X20 bodajże z literką P. Na końcu może znalazł, nie wiem, może znalazł może w listingu systemowym na przykład. Znaleźć. Ale albo to też nie do końca jest to, że to będzie taka nazwa w handlu funkcjonować. No i pewnie... A, jest to wyświetlacz OLED-owy jeszcze, tak, nie, nie wiem, czy pewnie pierwszym rynkiem będą Chiny. Nie powiedzieliśmy o tym, że jest to OLED. Na pewno pierwszym rynkiem będą Chiny, ale jako, że rzecz została po raz pierwszy pokazana w Stanach, jest możliwość, że ta ekspansja chińskiej mogą firmy wejść z przytupem po prostu na Stany. Będą mieli... Wow. Szukam jeszcze, co jeszcze motomody nowe weszły, również na CES-ie, o tym też jeszcze no tak, jest coś, czego brakowało, klawiaturka. Tak, wyszła klawiatura kuwerty podpinana, którą można rzeczywiście bardzo ładnie tam wpiąć, ona pod takim kątem jest, że pisanie jest dosyć wygodne, nie trzeba kombinować z wyświetlaczem dotykowym, nie trzeba kombinować z klawiaturą ekranową, jest klawiatura fizyczna, tak, którą sobie można podpiąć. Tego nie było w motomocach i to jest bardzo fajne. Jest drugi, który ja nie wiem, czy jest naprawdę jakoś bardzo potrzebny ludziom? Nie. Może sportowcom, ale może no, takim, którzy rzeczywiście taki bardzo są fizycznie aktywni. Albo dla ludzi faktycznie schorowanych, którzy, no schorowanych brzydkie słowa, ale dla ludzi, którzy potrzebują sobie codziennie sprawdzać parametry, tak? Chociażby, co jest ważne, pierwsza sobie możemy zmierzyć ciśnienie krwi, dotykając płytkę. Z tym, że telefonu. To jest ciśnienie krwi w palcu, to nie jest żaden no, ale jest jakiś pomiar taki, który w miarę, jeżeli ktoś musi mierzyć sobie co chwilę ciśnienie. Się, tak? Orientacyjne. Tak, no ale tego nie było w telefonach i to jest fajne dla kogoś, kto tego potrzebuje oczywiście. Jest tam częstotliwość oddechów, zdaje się, tak jest jeszcze puls chyba normalny. Natlenienie krwi. Dokładnie. No, praktycznie wszystkie te parametry zdrowotne, wiecie co, no ja kurczę ze sportem wiele do czynienia nie mam, jak widać. Ja nie wiem, czy to takie jest potrzebne, trochę... naprawdę. Możliwe, że nie, rzeczywiście no, to znajdzie zastosowanie. No. To jest nisza, to jest trafienie w kolejną niszę, ja tylko czekam, kurczę, w Polsce by zrobiło furorę, jakby wyprodukowali alkomat taki dopinany. Tak, alkomat miałby w Polsce z pewnością. To wtedy by się okazało, że nagle Motomoc w Polsce stały się hitem. Tak. A szkoda, bo kurczę, na razie hitem nie są. Mnie się to rozwiązanie niezmiennie podoba. No, projektor do tej pory, mówię, kurczę, jakie to jest fajne. Ale no jakoś tak w sklepach tego mnie nie się widać. Najbardziej i tak podobał ten fajny aparat fotograficzny. Nie z bardzo fajną świadomością. Słuchajcie,
jest w tej chwili, ja nie reklamuję Motorola, broń Boże, ani Lenovo. Natomiast w tej chwili ten obiektyw Hasselblada, który jest w Moto, jest to dobre. Jest to najtańszy obiektyw Hasselblada, jaki można w ogóle dostać na rynku. W związku z tym mój dobry znajomy, który zajmuje się fotografią, stwierdził, że będzie go miał choćby po to, żeby mieć obiektyw Hasselblada w kolekcji. No dobra, ale... Aha, do kolekcji, bo jeszcze ważne jest, wiesz, to co za obiektyw. No tak, no jakoś... istotne jest. Znaczy się, ja to testowałem jakoś, specjalnie mnie nie powaliło, ja osobiście... Mnie się bardzo. Gdybym miał wybierać autentycznie dla moich potrzeb, podkreślam, dla moich potrzeb, ja wolałem propozycję Samsunga z zoomem, która też nie była idealna, ale mnie jakoś bardziej odpowiadała. Co nie zmienia faktu, że ten Motomod był fajny, bo raz mogłem mieć porządny aparat w telefonie, a raz mogłem mieć projektor. Adam, a później mogłem mieć głośnik. Adam narzekał na podobało. Ustawienia autofokusa w Hasselbladzie. Tak, tam był problem z i rzeczywiście trzeba było poświęcić troszeczkę czasu, żeby ten autofokus działał odpowiednio. To nie był aparat do szybkiego pstrykania. Tak. Tak jak zwykle robimy zdjęcie telefonem, wyciągamy, łup, jest zdjęcie. No tutaj trzeba było trochę czasu poświęcić, co nie zmienia faktu, że no, gdybym mógł sobie pozwolić, to na pewno kupiłbym sobie motkę i wszystkie motomocy kolekcjonował do tego, bo jest to telefon na każdą okazję. Przy okazji CES-u dostaliśmy również informację, że Google unifikuje swoje płatności. Jest to rzecz ważna dla tych, którzy robią zakupy przez komórki albo w ogóle za pomocą płatności związanych z Googlem. Z Googlem do tej pory był w Google Wallet, Android Pay, Play osobno. W związku z tym to wszystko jest zunifikowane, funkcjonuje jako GPay. Jest to kolejna wygodna rzecz. Obiecują oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa. Tak, oni coś tam jeszcze w tle szykują, bo powiedzieli, że nie możemy się doczekać, żeby powiedzieć wam więcej. Taki był ten komunikat. W każdym razie czekamy, aż Google patrzmy, powie co robi więcej. Google, bo będzie coś więcej na pewno, skoro już o nazwach mówimy. No to znowu z tym LG są jaja, bo w paru miejscach pojawiła się jednak nazwa G7. My w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że no, LG zamierza zrezygnować z serii G. Teraz nie jest to takie oczywiste, ale ja wciąż, no ja nie jestem przekonany. Wiele serwisów z tego, co czytałem, dało się przekonać. Będzie jednak G7. No ja nie do końca jestem pewien, bo wiecie, to G7 na razie może być zaślepką. Oni piszą o G7 w różnych miejscach, czy to w opisie aplikacji, czy tam gdzieś na stronie przy opisie ładowania, ale po prostu piszą o tym dlatego, żeby było wiadomo, o który model chodzi, a nazwa... No co za problem wejść i przeedytować strony czy opis apki? To się jeszcze może zmienić. To jest problem. Wejść, pamiętać o tym, żeby wejść i przeedytować, trzeba pamiętać, to jest problem. Tak. Rzeczywiście nazwa G7 pojawiła się w jednej z aplikacji LG związanej z płatnościami w LG Pay, w LG Pay. I pojawiła się także na liście smartfonów obsługujących Quick Charge w wersji 4. Nie trzeciej? Nie. 4. Jesteś pewien? Czwórkę, tak? Jestem pewien. Czwórkę. Adam twierdzi, że czwórkę to czwórkę. I tego się będę trzymał. W każdym razie rzeczywiście ta nazwa w tej chwili występuje. Ja myślę, że nie ma co kopii kruszyć. Poczekamy po nowego flagowca LG. Zobaczymy. Właśnie, do kiedy mamy czekać, słuchaj, bo też chodzi plota, że wcale nie na MWC pokażą, tylko trochę później. Wszyscy będą się starali wyskoczyć z pewnymi nowościami przed MWC. To jest... Nie, właśnie oni mają wyskoczyć później, bo... Po MWC? Po MWC, bo tak z Korei takie wieści płyną od operatorów. Że premiera to dopiero jakoś koniec kwietnia ma być, zdaje się, więc premiera telefonu, taka pierwszy pokaz, prognozują, że będzie w marcu. Ja mówię, słuchajcie, no bez sensu, końcówka lutego, bo targi MWC to w zasadzie ostatnie dni lutego. Ja myślę, że LG zatrudniło nowych geniuszy marketingu z nowymi, świeżymi pomysłami. Na pewno mają coś ale na myśli. Wiecie co, ja jestem prawie pewien, ja stawiam, nieważne co, ale stawiam, że jednak będzie na MWC. No i też mamy potwierdzenie od Samsunga, że na MWC będzie hura Galaxy S9, ale to było wiadomo. No, ale teraz mamy potwierdzone, tak? Teraz już wiemy, że na pewno, tak? Więc odtrąbmy ten fakt i jedźmy dalej. Co tam jeszcze? Przedsprzedaż Galaxy A8 mamy w Polsce. A, i to jest właśnie ten niezwykle średnio. Sprzedają z kartą pamięci w przedsprzedaży 128 giga. Przedsprzedaż jest do 18 bodajże stycznia. A nie pamiętam, nie mam pamięci. Jeżeli pamiętam, chyba od 5 do 18, jeżeli dobrze pamiętam, także jesteśmy spóźnieni, jeszcze się załapiecie. I druga rzecz, w Polsce pojawił się... ile kosztuje w tej przedsprzedaży niestety... 2099 zł.
Także za 200 będzie można sobie kupić. Tam są dwie wersje pamięci, jest 32 giga i 64 giga. No, 4 giga mówimy o tym tańszym. O tym tańszym. W Polsce pojawi się również AllView V3 Viper. To jest pojawi taki się telefonik z tym długim ekranem, no, 18:9, 899 zł, 5,5 cala HD Plus ekran. 3 giga RAM-u, 32 flesza, aparaty 13 z tyłu i 13 z przodu. No i czyli taki standardzik w tej cenie. Tyle, że z dużym ekranem, no i, no i z ładnym wyglądem, no bo faktycznie AllView, nie wiem, no też nie, jakoś nie jestem specjalnie do tej marki przekonany, nie pałam do niej jakąś wielką miłością, ale muszę przyznać, że smartfony AllView wyglądają naprawdę dobrze. Bez względu na to, ile one kosztują, stylizację mają, muszę przyznać. Mnie się ostatnio podobał ten spray z projektorem. Tak. Ten z projektorem był. I ona przetestowała. Ciekawostka, ale. Recenzję macie na MGSM-ie. Ciekawostka. Wiecie, no w sumie kurczę, no fajne, tak. Adam bawił się projektorem w redakcji. Rzeczywiście całkiem ładnie widać ten obraz, jeżeli się przygasi troszeczkę światło. Zresztą przy świetle dziennym takim. Coś tam widać. Zgaszonym też widać. Natomiast jak się zgasi światło. Wiecie, jak jedziecie na prezentację i zapomnieliście projektora, macie taki telefon, to jakoś wybrniecie, uratuje ten telefon. Jak wyjeżdżacie nad morze i są deszczowe dni z dziećmi, tak, to majeczki możecie pokazać. Wieczorem z żoną, dziewczyną czy tam kochanką sobie możecie na suficie coś aromatycznego obejrzeć. Spoko, tylko że to już kosztuje. Ja bardzo przepraszam dla kolegę, bardzo przepraszam, on niemoralny dzisiaj jest po prostu. Ja? Wracamy, słuchajcie, za tydzień, a tymczasem wracamy do nowości z MWC. Fajne są rzeczy, jeżeli macie chwilkę, my się tym co prawda nie zajmujemy, wspomnieliśmy dzisiaj tylko o dużych ekranach, ale jeżeli macie chwilkę, prześledźcie nowości. MWC dopiero będzie. Prześledźcie nowości, które pojawiły się na świecie w Las Vegas. Tak, jest na co popatrzeć, szczególnie popatrzeć. Są rzeczywiście rzeczy niesamowite. Poza dziewczynami, o których on mówi, są również rzeczy technologiczne, które warto popatrzeć. Choćby pływające obrazy w powietrzu, gdzie nie widać ośrodka. Są hologramy rzeczywiście niesamowite. Szkoda, że filmy w słabej jakości na razie do nas dotarły z tymi hologramami. Ciężko wyczuć, na czym to jest wyświetlane. Nie widać tam ośrodka. Obraz unosi się w powietrzu. Mega, technika poszła do przodu. A tymczasem, mówiłem. No tak! Ja dzisiaj od tego zacząłem. Jesteśmy w radiu i nas widać, słuchajcie, to jest dopiero technika. Tymczasem żegnamy Was, słuchajcie, serdecznie. Życzymy Wam miłego weekendu. Życzymy, oczywiście, jak zawsze nieustająco. Zapraszamy oczywiście do oglądania innych naszych filmów i zapraszamy, bądźcie z nami za tydzień. Wypocznijcie przed poniedziałkiem. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.